Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przed nami kolejny odcinek z cyklu Ostatnie chwile gwiazd. Jerzy Janeczek jest jednym z najbardziej popularnych aktorów okresu PRL. Przyczyniła się do tego głównie jedna rola w trylogii o Kargulach i Pawlakach. Był ulubieńcem publiczności i mimo, że jego kariera nie potoczyła się tak, jak wiele osób zakładało po sukcesie tych filmów, to nie przeszkodziło mu to zdobywać przez lata wielką sympatię fanów kultowej trylogii. Co roku Jerzy Janeczek spotykał się z licznie zgromadzonymi fanami na zlotach wielbicieli samych swoich i kontynuacji. Niestety pan Jerzy zmarł w wieku 77 lat, nie zmagał się z żadną chorobą, a jego śmierć była wielkim zaskoczeniem, nie tylko dla jego fanów, opinii publicznej, ale także dla rodziny. Jak się okazało, niedługo po jego śmierci poniósł ją ze względu na tragiczny zbieg okoliczności. Dziś zdradzę Wam jaki, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Tak jak powiedziałam Wam we wstępie, Jerzy Janeczek zdobył wielką popularność za sprawą trylogii Sami Swoi i kontynuacji. Aktor nie do końca jednak od razu umiał sobie poradzić z wielką popularnością, jaka spadła na niego po zagraniu w tych filmach. Jego życie nie zawsze było łatwe, miał wiele perturbacji, ale zawsze był człowiekiem bardzo sympatycznym, kontaktowym i uśmiechniętym. Jeśli chcecie poznać dokładnie, jak wyglądały losy pana Jerzego, to pamiętajcie, że odcinek o nim już zrobiłam. Znajdziecie go w opisie i w pierwszym komentarzu, a także w karcie. Tam dowiecie się, dlaczego uważam, że jego życie nie zawsze było usłane różami. Pokrótce jednak przypomnę Wam teraz jego życiorys. Pan Jerzy ukończył Wydział Aktorski Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej w 1968 roku. Debiutował w Teatrze Współczesnym rolą robotnika i pana wykształconego w Róży Stefana Żeromskiego. Później związał się z teatrami w Kaliszu, Koszalinie oraz warszawskimi, popularnym na Woli i dramatycznym. Do popularnych jego ról należała chociażby rola Gustawa w Ślubach Panieńskich czy księdza w Sędziach Klątwie. Pomimo, że tak jak Wam powiedziałam, jedna rola była taką właściwie jego szufladką, to zagrał także w wielu innych popularnych filmach i serialach, takich jak Stawka większa niż życie, Uciec jak najbliżej, Sanatorium pod Klepsydrą, Trzecia granica, Dyrektorzy czy 07 zgłoś się. W latach 80. wyjechał jednak do Stanów Zjednoczonych. Po 20 latach powrócił jednak z obczyzny i nadal uprawiał swój zawód. Występował chociażby w Teatrze Polskiego Radia. Pojawił się także w kilku filmach i serialach. Jedną z ostatnich jego ról była rola w filmie Kobiety Mafii, a także w filmie Uległość. Media podawały, że na przestrzeni jego życia śmierć wielokrotnie zaglądała mu w oczy, jednak zawsze udawało mu się jej uniknąć. Jednym z takich momentów, który wspominał w Super Ekspresie, był moment, kiedy ktoś przywiózł go saniami do domu, a był już sztywny jak nieboszczyk. Ojciec polewał go zimną wodą i nacierał. Mówił o incydencie, kiedy wpadł pod lód i cudem uniknął śmierci. Jednak to właśnie jeden z takich nieszczęśliwych wypadków ostatecznie przyczynił się do tego, że pan Jerzy Janeczek odszedł. W wieku 77 lat o jego śmierci poinformował Związek Artystów Scen Polskich na Facebooku. Z żalem żegnamy zmarłego nagle Jerzego Janeczka, aktora, któremu największą popularność przyniosła rola Witi Pawlaka w trylogii Sylwestra Chęcińskiego Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Odcinek o panu Jerzym jednak zrobiłam jeszcze za jego życia, dlatego z niego nie dowiecie się, jak wyglądały ostatnie chwile tego aktora. A po informacji o tym, że zmarł, nie było jasne w jakich okolicznościach. Super Ekspres dotarł jednak w niedługim czasie do przyjaciela rodziny, który zdradził, co się stało. Jerzy był uczulony na jad pszczół. Już dwa razy trafił do szpitala po ukąszeniu. Tym razem stanął na pszczole, a ta go ukąsiła w stopę, zdradził. Aktor był przygotowany na taką sytuację. Miał przy sobie adrenalinę, której nawet użył, by się ratować. Jego żona Emilia dwukrotnie wezwała do niego pogotowie, ale niestety nie udało się go uratować.
Pani Emilia ponoć już od jakiegoś czasu bardzo namawiała męża, by ten pozbył się pszczół, ale nie chciał o tym słyszeć, dlatego bardzo go prosiła, by za każdym razem zakładał strój ochronny. Kazała mu się pozbyć pszczół. Bała się o jego zdrowie i życie. W dniu, w którym zmarł, prosiła go, by założył strój ochronny, ale niestety nie posłuchał i doszło do tragedii. Śmierć pana Jerzego była wielkim zaskoczeniem, ponieważ każdy, kto go znał i miał z nim kontakt, wiedział, że był osobą bardzo zdrową. Właściwie nic mu nie dolegało. Na dodatek bardzo dbał o siebie. Słynął z tego, że dbał o zdrowie, codziennie się gimnastykował, często chodził na basen, niedawno był z żoną w sanatorium. Wybrali się tam pierwszy raz. Wrócili bardzo zadowoleni. Jerzy powiedział mi, że ma wrażenie, że nabrał sił na kolejne 20 lat życia. Szkoda, że okazało się inaczej, mówiła pani Ilona Kuśmierska, filmowa Jaćka z samych swoich w rozmowie WP. I niestety pani Ilona niedługo później również zmarła. Dajcie znać, czy wiedzieliście, jak wyglądały ostatnie chwile pana Jerzego i czy wiedzieliście, że zmarł z tak, można powiedzieć, błahego powodu. Każdy z nas chociaż raz w życiu myślę, że był ukąszony przez pszczołę. Niestety właśnie bardzo często wtedy dopiero okazuje się, że jesteśmy uczuleni, a jeśli poważnie, jest to naprawdę bardzo duże zagrożenie dla naszego zdrowia, ale także życia. Pan Jerzy zdawał sobie sprawę z ryzyka, ale niestety trochę je zbagatelizował. Wielka szkoda, ponieważ bardzo dobrze szło mu na ekranie również w tych ostatnich latach życia, mimo że raczej była to już pasja, powrót do tej pasji po latach niż jego zawód, ale jak słyszycie, miał jeszcze bardzo dużo planów i wielką chęć na życie. Jest to przestroga dla wszystkich, którzy czasem troszeczkę zbyt zuchwale podchodzą do swojego zdrowia. Zdrowie mamy niestety tylko jedno, a niedbanie o nie potrafi się bardzo szybko zemścić. Także dbajcie o siebie, relaksujcie się, najlepiej oglądając moje odcinki. Zapraszam do oglądania mnie w przyszłości. Pamiętajcie, że odcinki na moim kanale pojawiają się 3 razy w tygodniu i bardzo często są to odcinki o nieco weselszej formie niż akurat ta seria Ostatnie chwile gwiazd. Dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w innych seriach, historie wielkich postaci, konstelacje gwiazd czy przeglądy serialów i filmów. Będzie mi bardzo miło czytać Wasze propozycje. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć.